I rzeczywiście, kiedy wchodzi się w związek z drugą osobą i doświadczamy takiej bliskości, wówczas najbardziej jesteśmy narażeni właśnie na różne takie uczucia zawiedzionych oczekiwań. I często sobie myślę, że takie największe zranienia, których doświadczamy, to nie od jakiegoś pana w autobusie, który na nas nakrzyczał, czy od pani z warzywniaka, która nam źle wydała, tylko właśnie od najbliższych osób. Czyli często te największe rany, które gdzieś tam w sercu nosimy, to są te zadane przez najbliższych, czyli przez rodziców, czy rodzeństwo, przyjaciela, przyjaciółkę, czy właśnie tego ukochanego. Ja bardzo unikałam takiej sytuacji, żebym mogła drugą osobę zranić i też kiedy czułam się zraniona, to jakoś tak mi się to nie za bardzo kojarzyło z miłością. I teraz, no już tak 7 lat po ślubie, a przed ślubem byliśmy z mężem 4 lata ze sobą, widzę, że konflikty są, były i będą. I dlatego dobrze, że o tym wiecie. I teraz z czego mogą wynikać te kłótnie? Tutaj super, że tak mniej więcej jest równo i kobiet, i mężczyzn, bo rzeczywiście czasami z moim mężem tak myślimy, że największy problem to jest taki, że ja jestem kobietą, a mój mąż jest mężczyzną. Że gdyby tak nie było, to ojejku, to wielu kłótni by nie było. I rzeczywiście jak wstępowaliśmy w związek małżeński, to byliśmy świetnie wyedukowani na temat różnic między mężczyzną a kobietą. Na przykład mój mąż wiedział, że generalnie rzecz biorąc kobieta potrzebuje wysłuchania. No więc dzielnie mnie słuchał, nawet jak już mu się oczy zamykały, tak? A ja wiedziałam też, dowiedziałam się, że dla dobra mojego męża też czasami dobrze, żebym przestała mówić, jak już widzę, że bardzo zasypia i też jeżeli czasami już nie daje rady, to też nie ma złych intencji z tym słuchaniem mnie, tylko po prostu może jest zmęczony albo że możemy ciąg dalszej rozmowy na następny dzień jakby przełożyć. Więc to było dla mnie takie ogromne doświadczenie, że przyczyną wielu konfliktów jest to, że zakładamy złe intencje drugiej strony. Czyli dajmy na to, mieliśmy pierwszą rocznicę ślubu i mój mąż zapomniał o moich urodzinach. No więc ja, jeszcze wtedy nie pracowaliśmy zawodowo, szukaliśmy pracy i różnie to było, więc od rana myślałam, że dostanę jakiś prezent, tak czekałam, godzina 10, 12, 15, 17. No i widzę, że mój mąż pisze jakieś SMS-y, tutaj gdzieś dzwoni i myślę, o, zrobi mi na pewno jakąś imprezę urodzinową. No już tak się zaczynam powoli szykować. Godzina 21, 22. No i konflikt gotowy. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że można nie zakładać złych intencji drugiej strony, zwłaszcza jeżeli jesteś tak kochanym człowiekiem, jakim jest mój mąż. Więc kłótnia była ogromna, wielkie poczucie zranienia, uraza taka duża. Też mój mąż czuł się urażony, dlaczego ja jestem aż tak urażona, bo bardzo mnie przepraszał, powiedział, że zapomniał. I rzeczywiście, kiedy nauczyłam się, to mi zajęło 3 lata mniej więcej w małżeństwie, zakładać dobre intencje mojego męża. Okazało się, że to... bo mój mąż już to umiał, to muszę w ogóle tak powiedzieć, że on był świetny w zakładaniu dobrych intencji, jakby moich i mnie tego rzeczywiście nauczył. I okazało się, że to nie oznacza, że nie będzie konfliktu, no bo jakby zapomniał o moich urodzinach, a ja nawet bym zakładała jego dobre intencje, że nie zrobił tego specjalnie, no to pewnie bym mu wyraziła to, jak bardzo jest mi przykro. Powiedziałabym, że jest mi przykro, może bym się nawet i rozpłakała, ale już jak rozumiecie sami poziom jakby tej rozmowy i tego, co on by mi na to odpowiedział, jak ja bym odpowiedziała, już byłby inny, ponieważ zakładalibyśmy oboje nasze dobre intencje. Tak samo pewnego razu pewna para opowiedziała nam taką historię, że wybrali się gdzieś do jakiejś kawiarni z myślą o wypiciu kawy czy tam herbatki. Okazało się, że były tańce. No więc to była sroga zima, więc moja koleżanka ściągnęła sweter i pobiegli na parkiet i tańczą. No i po odtańczeniu paru tańców wracają do stolika i ona nagle tak patrzy, a ona po prostu ma potąd takie rajstopy. Wiecie, jak to takie ciepłe rajstopy. Stopy, jak kobiety czasem noszą z takim szwem centralnie przez brzuch cały. I mówi, Bartek, dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że ja tak wyglądam? A on mówi, myślałem, że tak ma być. Oczywiście.
rzeczywiście, drogie panie, trudno nam uwierzyć, żeby mężczyzna naprawdę myślał, że tak ma być, ale i w tym momencie, jeżeli nie zakładamy złej intencji drugiej strony, to rzeczywiście możemy wtedy wyjaśnić, jak powinna wyglądać garderoba kobiety podczas tańca. I wtedy też nie musimy jakby zakładać, że zrobił to specjalnie, albo że to znaczy, że na mnie nie patrzył. I dużo, no, mogłabym tak mnożyć też z mojego jakby życia, jak wiele konfliktów wynikało z tego. Oczywiście czasami mężowi też się zdarzało, że gdzieś tam założył złą moją intencję, jak mu na przykład nie powiedziałam o czymś. Na szczęście o tym, że ten wykład będzie, to powiedziałam mu, że przyjdziemy i jakby tutaj zgoda była. Natomiast ja jestem taka spontaniczna, więc często biorę wszystko, na wszystko się godzę i potem mój mąż się dowiaduje za 5:12, że my właśnie będziemy za pół godziny gdzieś jechać. Ale rzeczywiście nie zakładając złych intencji jakby moich, może mi o tym powiedzieć, jak się czuję z tym, że jest zawsze stawiany tak jakby w ostatniej chwili, prawda? I wtedy możemy jakby na tym poziomie rozmawiać. Czyli czy istnieje coś takiego jak dobra kłótnia? Rzeczywiście istnieje, jeżeli zakładamy dobrą intencję drugiej strony. I teraz może się pojawić taka obawa. A co jeżeli on ma złe intencje? Albo a co jeżeli ona ma złe intencje, tak? Chodzimy jakby ze sobą, jeszcze tak nie wiemy może, czy wiążemy ze sobą wspólną przyszłość, czy nie. Ja tak myślę, że z mojego doświadczenia widać, że jeżeli ja rzeczywiście zakładam dobre intencje drugiej strony, a jednocześnie wiem, co jest dla mnie ważne, tylko nie zawiodę się. Dobrym przykładem tego jest kwestia czystości przedmałżeńskiej. Czyli jak zaczęłam być ze moim kochanym mężem i on się dowiedział, jakie mam poglądy na czystość przedmałżeńską, to po prostu był tak załamany. Mówi, to co? Nie będzie wyjazdu w ogóle pod namiot i w ogóle jakiegoś takiego nocowania w akademiku? I był tak załamany. Mówi, co? I młodość mi tak minie? Ja mówię, no to kochanie, no to masz do wyboru. To możesz iść do jakiejś innej strony. Będziesz tak wspaniały. Ale spędzał ten czas, ale właśnie to jest takie dla mnie ważne. Więc jak widzicie, można, nie zakładałam jego złych intencji, że nie wiem, chce mnie wykorzystać, albo jest jakiś taki gorszy ode mnie, bo jakby rzeczywiście każdy człowiek ma prawo i mieć odmienne zdanie od mojego. Natomiast jeżeli jestem świadoma, jako ja mam jakby swoje zdanie na jakiś temat, mogę je przedstawić, mogę wysłuchać drugą stronę i jakoś się możemy dogadać. I efekt jest taki, że mój mąż teraz jest w ogóle mega zwolennikiem czystości przedmałżeńskiej i nawet dajemy wykłady dla uczniów właśnie liceum czy w różnych akademikach, więc się śmieję, jak to i właśnie nie poprzez jakieś takie namawianie, przekonywanie czy walkę, tylko poprzez zwykłą takie przyjęcie go takim, jakim jest, że on tak może jakby uważać, ale że ja jestem jakby z nim w tym i rzeczywiście, kiedy zobaczyłam, jak bardzo jest też gotowy jakby słuchać mnie przez wzgląd też na miłość do mnie, to tak mnie też jakoś tak tym ujął. Czyli jakby ta w relacjach między mężczyzną a kobietą, ta czystość jest też jakby takim warunkiem i teraz powiem coś kontrowersyjnego, tego, żeby dużo konfliktów też mogło się pojawić. Dlatego, że często to pożądanie i jakaś taka bliskość fizyczna może amortyzować pewne trudności. Czyli widzę, że coś może nie tak jest z tą moją dziewczyną, coś mi może nie odpowiada, ale ta przyjemność, którą doznaję w byciu z nią, sprawia, że ja nie poruszam tego tematu, no bo jeszcze by się okazało, że przyjdzie nam się rozejść. Natomiast właśnie często jakieś, nie wiem, wyjazdy z moim mężem, jak jeszcze ze sobą chodziliśmy i wiadomo, spaliśmy w osobnych pokojach, tak, on z chłopakami, ja z dziewczynami, jakieś wyjazdy duszpasterskie czy coś, no to jest świetne pole właśnie też do pokłócenia się. Pamiętam nasz wyjazd na kajaki. Ze znajomymi pojechaliśmy, byli zbulwersowani, dlaczego ja śpię pod namiotem z moimi koleżankami, a mój mąż z moim bratem. I jakoś tak, ale super to była właśnie okazja do pokłócenia się, bo w kajaku oczywiście doszło do tego, kto będzie rządził w kajaku. I chodziło o to, że chciałam rządzić i ja, i mój mąż. Więc kiedy trzeba było skręcić, bo był konar na środku rzeki, no to ja w lewo, on w prawo. No i tak, i jeszcze mój mąż mówił, że skręcaj, a ja pytałam go, dlaczego. I on był, po prostu rozwalało go to.
3 sekundy do podjęcia decyzji, a ja pytam dlaczego. No i trzeba było sobie po prostu, i to było niesamowite, tak płynęliśmy w dół rzeki, co chwila widzieliśmy jakieś pary, które są przycumowane przy brzegu i się kłócą. I tak, o, to oni tak samo jak my. Po prostu nie mogli się dogadać, kto będzie rządził. No i naprawdę też wydaje mi się, że ta czystość, to też jest takie ważne, że później tego się jakoś nie zacukrowało gdzieś tam w tym namiocie, prawda? I jakoś tak, że jest tak przyjemnie, tylko jakoś można też zostać i jakby jest to taka okazja do tego też, żeby zrozumieć, że w każdym związku potrzebna jest samotność. Że samotność jest czymś nieodłącznie związanym w ogóle z kondycją człowieka. I ja rzeczywiście wstępując na początku w związek właśnie z Kubą, czy potem związek małżeński, jakoś byłam przekonana, że związek jest antidotum na poczucie samotności. Ale małżeństwo super to wybija z głowy coś takiego, bo nie da się być non-stop z drugim człowiekiem, nie da się być też przez niego tak w 100% zrozumianym, jeżeli się nie wypowie swoich potrzeb. Czyli pierwszy rok naszego małżeństwa był bardzo trudny, bo ja bardzo, bardzo chciałam, żeby mój mąż czytał mi w myślach, dlatego że jakoś w okresie chodzenia ze sobą świetnie mu to wychodziło, więc myślałam, że tak nie zostanie. Jakoś tak do końca. A okazało się, że jejku, że to ja muszę powiedzieć, że nie wiem, chciałabym dostać kwiatka albo powiedzieć, że coś tam. I rzeczywiście uczymy się tego. I też wiele konfliktów można uniknąć, jeżeli nauczymy się, zwłaszcza panie, mówić o swoich potrzebach. Dlatego, że jak wiemy dobrze, za zaspokojenie potrzeb małego dziecka odpowiada rodzic, mama, tata. No bo małe dziecko się samo nie przewinie, samo się nie nakarmi, ale później wraz z tym, jak rośnie dziecko, coraz bardziej rola rodziców się zmniejsza. I wchodząc w dorosłość, kto jest odpowiedzialny za zaspokojenie moich potrzeb? Jak myślicie? Albo za zaspokojenie twoich potrzeb, kto jest odpowiedzialny? Mhm. Tak. A ja myślałam, że mój mąż za zaspokojenie moich potrzeb jest odpowiedzialny. I oczywiście ktoś zada sobie pytanie, no tak, ale sama sobie nie dam buziaka, albo nie wiem, mój mąż też, nie wiem, sam, nie wiem, nie przytuli się do siebie, tak? Rzeczywiście potrzebujemy drugiej osoby, żeby pewne nasze potrzeby były zaspokojone, ale jeżeli tego nie powiemy, to trudno oczekiwać, żeby ona się domyślała, tak? Czyli jakby podstawą też jakby takiego zdrowego związku i też myślę, że wiele konfliktów można uniknąć, to po prostu jeżeli mówimy o swoich potrzebach i to wcale nie umniejszy romantyczności sytuacji, czyli to jeżeli poproszę mojego męża, żeby dał mi kwiatka i ja potem go dostanę, no to niekoniecznie muszę powiedzieć, no tak, dałeś mi tego kwiatka, bo cię poprosiłam, tylko mogę naprawdę się ucieszyć, okazać wielką wdzięczność i to działa wspaniale. Tak samo mój mąż czasami prosi mnie i mówi, kochani, a czy podziwiasz mnie za to, że tak zawsze systematycznie wyrzucam śmieci? No i ja wtedy mówię, tak, kochanie, bardzo cię podziwiam. I on jest po prostu mega szczęśliwy. Czyli widać, że potrzebuje wtedy takiego docenienia, że to robi, jest taki dumny, że rzeczywiście robi to systematycznie i tak dalej. Więc rzeczywiście nauczyliśmy się tego parę lat po ślubie i jest to bardzo pomocne. I czy istnieje coś takiego jak dobra kłótnia? Tu już zaczęłam takie pierwsze mówić elementy, czyli zakładamy dobre intencje drugiej strony. Bo jeżeli od samego początku, wchodząc w dialog, my zakładamy złe intencje drugiej strony, to cokolwiek ona by powiedziała, no to ona jest na spalonej pozycji. Drugie, najpierw staramy się zrozumieć, a potem być zrozumianym. I nie chodzi tu o to, że drugą osobę stawiamy wyżej od siebie, ponieważ jest przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli jeżeli nie kocham sam siebie, sama siebie, wówczas staję się bardzo podejrzliwy. Bo jeżeli ja nie mam jakby poczucia własnej wartości, poczucia tego, że jakoś pierwsza zostałam w ogóle ukochana przez rodziców, jeżeli jakoś tam nie doświadczyłam miłości, to przez Pana Boga, wówczas wchodzę w taki trochę poziom podejrzliwości, no bo jeżeli ja sama siebie nie kocham, no to już na pewno nikt inny mnie nie pokocha. Więc warto sobie jakby też to uświadomić. Ale drugie, to o czym mówiłam, najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym, no to po prostu wysłuchać drugą stronę. Czyli jak myślicie, po ilu sekundach przeciętny człowiek wchodzi
wchodzi w zdanie drugiej osobie, która coś mu opowiada. Tak, po mniej więcej 5-7 sekund. Ale to jest oczywiście przeciętna, nie? Przy takich warunkach naprawdę bardzo trudno, żeby druga osoba czuła się zrozumiana. Więc zasada jest taka, że pozwalamy się najpierw jednej stronie wypowiedzieć. Jeżeli ta osoba, która mówi, ma jakiś problem, często ja się śmieję, że zazwyczaj to kobieta ma jakiś problem, a jak się spytacie mężczyzny, to powie, że on żadnego problemu nie widzi. Natomiast rzeczywiście to nie do końca jest prawda, bo często jak mężczyzna coś próbuje powiedzieć, no to my już za niego kończymy, albo już wiemy doskonale, co chce powiedzieć, albo już w ogóle znamy rozwiązanie tej całej sytuacji. No więc jakby nie jest to nigdy tak zero-jedynkowe. Więc jeżeli ktoś nam mówi o tym, że ma jakiś problem, możemy wysłuchać. Ta osoba będzie bardzo zdziwiona, jeżeli po 5 minutach my jej nie przerwiemy. Nagle stwierdzi, że jest najszczęśliwszą osobą na świecie. No więc dalej słuchamy. Jak skończy, to możemy powiedzieć, czy dobrze rozumiem, że... Ja, kiedy zaczęłam coś takiego mówić do mojego męża, to pierwsze moje próby były takie, że mówiłam, czy dobrze rozumiem, że... I okazywało się, że zupełnie go źle zrozumiałam. On mówi, nie, no nie o to mi chodziło, nie? Bo ja na przykład mówiłam, czy dobrze rozumiem, że uważasz, że jestem głupia? On mówi, nie, chodziło mi tylko o to, że... I dochodziliśmy do jakby sedna sprawy, tak? I potem, kiedy ta osoba jakby powie, czy dobrze ją zrozumiałam, czy nie, możemy powiedzieć, a co z tego, co powiedziałaś, jest najważniejsze. No i potem wyjdzie. I na końcu muszę powiedzieć, a czy coś chciałbyś jeszcze dodać? Albo czy coś jeszcze chciałabyś dodać? To jest oczywiście takie idealistyczne, ale tak naprawdę jak po raz pierwszy z moim mężem taki dialog przeprowadziliśmy, to po prostu byliśmy przeszczęśliwi. Konflikt, jaki już wisiał w powietrzu, to był duży problem finansowy. Nie mogliśmy o tym rozmawiać, bo jak tylko zaczynaliśmy rozmawiać, to się kłóciliśmy. Mój mąż się zacinał, ja zaczynałam płakać, oboje się oskarżaliśmy. No i w końcu umówiliśmy się, że jak on mówi, to ma serwetkę w ręce i ja mu nie przerywam. I okazało się, że jak wytrwałam do 15 minuty tego, co on powiedział, okazało się, że z wszystkim się zgadzam, że super mądre w ogóle rzeczy mówił, że w ogóle w żadnym wypadku nie chciał mnie oskarżać i tak dalej. I okazało się, że wszystko super. Więc czasami nawet dotrwanie do końca może być dobre. Oczywiście tu też wchodzi w grę kwestia temperamentów. Na przykład ja nigdy nie mogę uwierzyć, jak mój mąż może mnie słuchać przez 10 minut, a po 10 minucie, kiedy ja skończę, on mówi, rozumiem, kochanie, a ja uważam, że... I mówisz, że coś zupełnie innego uważa. I wtedy ja mówię, to czemu mi po minucie nie przerwałeś? Ja tu 10 minut się produkuję po to, żebyś ty mi powiedział, że masz inne zdanie. Więc widzicie, jak bardzo się różnimy. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma takiego mężczyzny i takiej kobiety na świecie, którzy nie byliby do siebie dopasowani fizycznie. Oczywiście poza jakimiś małymi wyjątkami, które jakieś, nie wiem, jakieś prawda, biologiczne deformacje, ale generalnie rzecz biorąc jesteśmy dopasowani pod względem fizycznym i tak jakby mitem trochę jest ta kwestia, że trzeba się przed ślubem dopasować fizycznie. Natomiast prawdą jest, że umieramy jako mężczyźni, kobiety niedopasowani psychicznie. Czyli pod względem tak jakby osobowości czy charakterów mężczyzna i kobieta, już pomijam na razie bagaż doświadczeń takich z domów rodzinnych i tego wszystkiego, ale po prostu pozostajemy do końca niedopasowani, ponieważ taki jakby był zamysł Pana Boga, że się od siebie różnimy, więc nie możemy być tacy sami. I te różnice właśnie nas pociągają. Tylko później w małżeństwie czy tam w związku właśnie te różnice mogą być przyczyną konfliktów. I dlatego też znajomość jakby tych różnic, ja właśnie bardzo zachęcam zawsze pary, żeby rozmawiały o trudnych sprawach. Czyli żebyście rozmawiali, nie wiem, jakieś wyciągali dziwne tematy i jakby rozmawiali o tym. Ja pamiętam, jak przed właśnie ślubem, jeszcze wtedy nawet nie planowaliśmy ślubu, spytałam mojego męża, co uważa na temat wyjazdów takich zarobkowych mężczyzn. Na przykład, nie wiem, na rok albo na pół roku, jak trzeba zarobić pieniądze. I mój mąż powiedział, no jak trzeba, to jestem za. No i wtedy ja się rozpłakałam, powiedziałam, że nie, absolutnie, i się zaczęliśmy kłócić, bo rzeczywiście jeszcze wtedy nie znałam zasad jakiegoś takiego normalnego dialogu.
Ale później jakoś rzeczywiście cierpliwość mojego męża sprawiła, że jakoś zaczęliśmy normalnie rozmawiać i wyszło, że jemu chodziło o to, że najważniejsze jest zabezpieczenie bytu rodzinie, a mi chodziło o to, że miałam doświadczenia z mojego życia, gdzie mój tata wyjeżdżał właśnie zarobkowo, go nie było i bardzo jako rodzina cierpieliśmy. I kiedy on się o tym dowiedział i o tym porozmawialiśmy, powiedział, że na pewno nigdy w życiu nie wyjedzie, nawet na 2 miesiące właśnie w celach zarobkowych, że będziemy jedli po prostu, nie wiem, kamienie, a mnie nie zostawi. Więc popatrzcie, jakie to jest ważne, żeby o pewnych trudnych rzeczach właśnie rozmawiać jeszcze przed ślubem, a nie tak jakby, a nie po, żeby właśnie takie tematy poruszać. I tutaj jest jeszcze, jak się dobrze kłócić. No to właśnie już mówiłam, przede wszystkim najważniejszy jest właśnie szacunek dla drugiej osoby. Szacunek dla samego siebie. I teraz powiedzcie mi, czy wiecie, co to jest asertywność? Co to jest? Dobrze. Tak, to na pewno jest prawda, umiejętność mówienia nie. Chociaż bardzo mi się podobało kiedyś takie zdanie, które usłyszałam, że najbardziej asertywną kobietą na świecie była Maryja. A dlaczego? Dlatego, że umiała powiedzieć tak Panu Bogu. I często, kiedy powiemy tak pewnym wartościom albo tego, co jest dla nas ważne, to z tego tak jakby naturalnie będzie wynikało nie. Czyli na przykład w małżeństwie, jeżeli powiedziałam tak mojemu mężowi, to w momencie, w którym dzwoni moja mama i mówi, że kochanie, kochana córeczko, zapraszam was na obiad dzisiaj na 13, tak, a miałam z mężem i z dziećmi w planie iść do zoo, no to już nie muszę się tak mega wyginać, jak tu asertywnie powiedzieć mamie nie, tylko ponieważ wiem, że od dnia ślubu mąż jest najważniejszy, a mój mąż wie, że od dnia ślubu najważniejsza jest żona, to jakby naturalnie jakby wtedy wychodzi, mama, bardzo się cieszę, doceniam to zaproszenie, ale mamy inne plany na popołudnie. I tak samo właśnie w związku. Czasami mogą być kłótnie też wynikające z tego, że nie dajemy sobie prawa właśnie do powiedzenia, nie wiem, że nie zgadzam się, albo że mam inne zdanie, bo bardzo byśmy chcieli, żeby druga osoba była taka sama jak ja, albo żeby tak się jakby zjednoczyć i scalić. A właśnie mam takie doświadczenie, że bardzo fajnie jest, jeżeli w parze pozwolimy drugiej osobie być sobą. Czyli żebym nie starała się za wszelką cenę uczynić z mojego chłopaka kopii mnie. I tak samo, żeby właśnie chłopak nie chciał uczynić za wszelką cenę właśnie, żeby jego dziewczyna była taka sama jak on. Dlaczego? Dlatego, że wolność stoi w centrum jakby ludzkich potrzeb. Czyli pragnienie wolności. Ktoś kiedyś śpiewał, byliśmy z mężem jeszcze wtedy narzeczonymi i był jakiś koncert na rynku. W ogóle nie pamiętam koncertu, niczego, tylko jakieś takie zdanie: miłość siostrą jest wolności. I bardzo mi się to podobało, dlatego, że rzeczywiście doświadczyłam jeszcze przed związkiem z moim mężem, byłam 2 lata w takim związku, w którym rzeczywiście było bardzo mało tej wolności, czyli była zazdrość niemal o wszystko, o to, że się spotykam z koleżankami, że mam jakiegoś kolegę, że coś tam i ja tak jakby uważałam, że skoro ktoś jest zazdrosny, to znaczy, że bardzo, bardzo mnie lubi, tak? I to znaczy, że jest taki fajny, ale możemy sobie wyobrazić, jak na dłuższą metę wyglądałoby życie w takim związku. Czyli jeżeli nie umiem sobie poradzić ze własną zazdrością, oznacza to najprawdopodobniej, że gdzieś doświadczyłem w życiu bardzo dużego niedokochania. I to powoduje, że czuję się zagrożony. I dla mnie takim pięknym doświadczeniem było to, jak pojechaliśmy z moim mężem, jeszcze wtedy z chłopakiem, do Stanów i pracowaliśmy jako tam, nie wiem, kelnerka i tak dalej. I pracowałam z pewnym Amerykaninem, z którym bardzo fajnie mi się rozmawiało. No i mówię mojemu wtedy chłopakowi, ale fajny ten Nick, tak super mi się z nim rozmawia i w ogóle jest taki świetny i w ogóle taki fajny. I mój mąż po prostu nie mógł już tego słuchać, wtedy chłopak, i w ogóle był taki wkurzony strasznie, ale nie okazał tego, w sensie okazał, ale w taki kulturalny sposób. Następnego dnia poszedł tam do tej restauracji, w której pracowałam, i mówi, który to jest ten Nick, nie? I mówi, haj, nie? I coś tam. Nie dość, że się z nim zakolegował, to jeszcze później chodziliśmy na dyskoteki i mój chłopak tańczył z tym Nickiem, tak? A ja gdzieś stałam pod ścianą,
super się razem bawili, w ogóle wiecie. Ja mówię, odbiłeś mi kolegę, nie? Oczywiście nie mówię, że należy swoje jakieś uczucia właśnie pod dywan i będę teraz udawał, że jestem niezazdrosny, albo będę udawała, że coś mi się podoba, ale właśnie poczucie własnej wartości, czyli coś, co naprawdę mój mąż posiada, czego ja się cały czas uczę, powoduje, że człowiek nie czuje się na każdym kroku jakby zagrożony, że jest taka szansa, ja właśnie będąc moim mężem, różne odgrzebałam, jakieś znajomości z kolegami, bo jak byłam z tym wcześniejszym chłopakiem, to się z nikim nie mogłam spotykać i tak dalej. I okazało się, że to wszystko wypada bardzo blado przy moim mężu. Ale właśnie kwestia tej wolności to jest, wiadomo, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Czyli jakby też ufamy drugiej stronie, że ona też będzie wiedziała, w jaki sposób tą wolność wykorzystać. I też dajmy prawo jakby drugiej stronie do popełniania błędów. Czyli jakby unikamy bycia sumieniem drugiej strony, nie wiem, bycia spowiednikiem, drugiej strony kierownikiem duchowym, nie wiem, kimkolwiek, co oczywiście nie oznacza, że nie możemy rozmawiać. Pamiętam, jak mój mąż był bardzo zdziwiony, jeszcze jak chodziliśmy ze sobą, dlaczego trzeba co niedzielę chodzić do kościoła. No bo mówi, ale no bo to jest ważne, żeby chodzić do kościoła, kiedy człowiek tak czuje to, a jak nie czuje, no to tak jakby trochę oszukiwał Pana Boga. Ja pamiętam, że tak mu powiedziałam, a nie uważasz, kochanie, że właśnie tak jest trochę jak z miłością między właśnie chłopakiem a dziewczyną, że raz się to bardzo czuje, czasem mniej, ale nie wiem, spotykasz się, rozmawiasz. No i tak jakoś, no nie wiem, próbowałam pokrętnie mu powiedzieć, jak to wygląda dla mnie. I rzeczywiście, no mój mąż teraz co niedzielę chodzi do kościoła, pilnuje, żebyśmy chodzili i jakoś tak po prostu doświadczył dużej wolności jakby w związku, a jednocześnie mógł jakby dokonać tego wyboru, a ja też nie wycofałam się, mówiąc, że rób to chcesz, tylko miałam jakby, miejmy w związku gotowość też doświadczenia, ale nie bądźmy jakby też zbyt nadgorliwi. Więc jakby też wtedy możemy uniknąć jakichś takich konfliktów, bo często jest tak, że my uważamy, że trzeba jakąś prawdę za wszelką cenę bronić i wiele konfliktów na tle wartości może dochodzić do takich konfliktów w związku, ale kiedy mamy to nastawienie, żeby kogoś zrozumieć, wówczas możemy zobaczyć, że niekoniecznie trzeba tą złą intencję zakładać. Ja pamiętam, jak kiedyś takie małżeństwo, byli 2 lata po ślubie i żona już była bardzo sfrustrowana, bo mówi, że u niej w domu rodzinnym jej ojciec zawsze, mama robiła wszystko w domu, ale jednego nie robiła. Ojciec miał za zadanie ściągać pajęczyny z sufitów. No więc jak ona została żoną, no to wszystko ładnie starała się robić i tak dalej, ale pajęczyny omijała szerokim łukiem, no bo przecież to jest oczywiste, że takie obowiązki należą do mężczyzny. No i po którymś tam, nie wiem, po 2 latach, już tak sfrustrowana, w końcu wybuchła i po prostu powiedziała, że jak możesz, i zaczęła o tych pajęczynach, tam oczywiście od pajęczyn doszło jeszcze do czegoś innego i tak dalej. On po prostu był bardzo zdziwiony. I tak samo Malina kiedyś z Maciejówki opowiadał, że u niego w domu, jego mama i tata mieli taki zwyczaj, że wieczorami, chyba raz w tygodniu, chyba w niedzielę, wspólnie się kąpali. Czyli mama nalewała wodę do wanny i wchodzili do wanny, wtedy dzieci wiedziały, że rodzicom się nie przeszkadza, oni są teraz w wannie. No i jego siostra, kiedy wyszła za mąż, to mówi, jeszcze wtedy mieszkała ta jego siostra z rodzicami i to rodzice potem opowiadali, jak to wyglądało. Ona, jest niedziela wieczór i ona nalewa wannę wodę do wanny. I mówi, kochanie, nalewam wodę do wanny. No jej mąż mówi, dobrze, to nalewaj. Ale kochanie, wanna jest prawie pełna. No i mąż mówi, no i dobrze, no to wskakuj, no to się kąp. I ona po prostu tak naprawdę szczerze zdziwiona, ale to nie wchodzisz ze mną do tej wanny? Nie? Czyli po prostu mamy tak silne przekonania, że pewne zwyczaje, które mieliśmy u nas w domu, pewne przekonania, nie wiem, wartości, że to jest po prostu tak oczywiste i mamy do wyboru, albo będziemy forsować nasz sposób, taki, który my gdzieś tam z dziada na pradziada jakby mieliśmy, albo jakby zupełnie przejmiemy, nie wiem, zwyczaje drugiej strony, albo mamy właśnie do wyboru rozmawiać o tym, właśnie negocjować, jak to może u nas wyglądać, czyli jakby rozwój też społeczeństw idzie przez to, że poprzez porzucamy ojca i matkę, tak, kiedy wchodzimy w związek małżeński i tworzymy jakby nową jakość. No i ten czas, w którym jesteście, to jest taki świetny czas też rozeznawania powołania. Myślę, że nie jeden z was doświadczył właśnie w swoim życiu też takiej samotności. Ja pamiętam,
miała kolejna wiosna, kolejna wiosna, moje koleżanki z chłopakami, coś tam, a ja po prostu kolejna wiosna sama. I teraz z perspektywy czasu widzę, jaki to po prostu był błogosławiony czas, właśnie ten czas tej samotności, gdzie jakby dorastałam też do tego, że żaden człowiek jakby nie jest w stanie dać mi poczucie wartości, dać poczucia bezpieczeństwa, chociażby bardzo się starał, żaden człowiek nie jest w stanie być dla mnie Panem Bogiem, czy nie wiem, zastąpić mi ojca, którego mi brakowało, czy jakiegoś uczucia mamy, gdzie nie zawsze to było. Więc jakby wiele konfliktów widzę, że teraz jakby nie ma w naszym związku, czy są jakby mniejsze, dlatego że ja te rzeczy jakby przeżywając samotność właśnie w tym wieku młodzieńczym, mogłam jakby przedyskutować z Panem Bogiem, mogłam wejść w takie głębokie przyjaźnie właśnie z innymi dziewczynami, jakoś tak poznać ten świat kobiet i w ten sposób wejść jakby w związek z moim mężem już też umocniona, bardziej świadoma jakby swojej wartości i tego, że to, że mój mąż gdzieś tam zasypia słuchając mnie, to jakoś mnie to już tak nie, jakby nie boli bardzo, bo nie uruchamiają mi się też jakieś wspomnienia właśnie z dzieciństwa, więc też zachęcam do takiego twórczego przeżywania właśnie tej samotności jako takiego przygotowania do małżeństwa. Ale która jest godzina? Bo ja nie mam zegarka, a chcę wiedzieć. Która? Jest ta pierwsza. Dobrze, to żeby jeszcze tylko zerknę na kartkę, czy wszystko wam powiedziałam, a w tej chwili jakby przygotujcie sobie pytania, żebyście jakby je mogli zadać. Ja zobaczę, czy wszystko powiedziałam. No to już mówiłam, że miłość nie kwitnie pod presją, no to mówiłam, że wolność to jest centrum naszych potrzeb. No, to chyba tyle. Może pytania? Bardzo zachęcam. Wiem, jesteście skrępowani, ja też, bo mikrofon, bo kostium, ale warto skorzystać. Jeden pan. No dobrze. Mi się wydaje, że czasami Pan Jezus pozwala nauczać komuś na takie jakby tematy, w których ten człowiek sobie najmniej radzi. Czyli tak jakby w tej słabości, że jakby Pan Bóg wykorzystuje po prostu nasze słabości. Czyli jakby moje doświadczenie też, ponieważ od dziecka widziałam właśnie rozpad małżeństwa moich rodziców i jakby największa tęsknota mojego dzieciństwa to było, żeby moi rodzice byli razem, więc wydaje mi się, że jakby, no jakby z tej słabości Pan Bóg teraz po prostu wyprowadza dobro, czyli że nie ma takiego zła, które człowiek by doświadczył, żeby potem z tego nie było dobro. A jednocześnie mam taką świadomość, że nigdy nie pomogę komuś, jeżeli ktoś sam sobie nie chce pomóc. Czyli nawet jeżeli jakoś dajemy świadectwo małżonkom, nie wiem, parom czy rodzicom, to mam taką świadomość, że po drugiej stronie są ludzie wolni, którzy jakby nie należy nikomu na siłę pomagać, ale jeżeli chcą, to mogą czerpać jakby z naszego doświadczenia.
To ja powiem tak, że kiedyś Jose Maria Escrivę ktoś powiedział właśnie, kto miał taki charakter właśnie, że się upierał, był taki, właśnie powiedział, bo ja już taki mam charakter. A właśnie Jose Maria Escrivá powiedział, to nie jest charakter, tylko brak charakteru. I teraz chodzi o to, że we wszelkich konfliktach warto sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze, moja racja czy relacja? I Stephen Covey w 7 nawykach szczęśliwej rodziny, on też pisał takie książki, 7 nawyków skutecznego działania, takie różne, on właśnie pisze, że możemy upierać się jakby przy swojej racji, ale musimy sobie zadać pytanie, czy za na przykład 30 lat naprawdę będziemy pamiętać, że warto było jakby tak się upierać. I asertywność, ja mam tutaj przed sobą 5 praw Feinsterheima, czyli 5 praw asertywności. Uważam, że Pan Jezus był najbardziej asertywnym osobą na świecie. Czyli rzeczywiście mam prawo do robienia tego, co chcę, dopóki nie rani to kogoś innego. Mam też prawo do zachowania swojej godności, do jakby bycia sobą, nawet jeśli w jakiś sposób rani to drugą stronę, ale póki moje intencje są dobre. Czyli jakby asertywność nie może wykluczyć refleksyjności. Czyli nawet jeżeli jestem asertywna, ale kogoś ranię, mogę zawsze zapytać, dlaczego się poczułeś urażony, bo być może ta moja asertywność była taka, no bo jak się uczymy asertywności na samym początku, możemy trochę być tacy kanciaści, kogoś niechcący zranić. Ale jeżeli mamy refleksyjność, to będziemy zadawać pytania i będziemy się zastanawiać. I czyli mamy prawo do przedstawiania innym swoich próśb, dopóki dajemy prawo drugiej strony do odmówienia. No bo jeżeli prosimy, ale nie zakładamy, że ktoś może odmówić, no to nie jest prośba, tylko żądanie. Czyli rzeczywiście, jeśli chodzi właśnie o tą asertywność, to jakby mądra asertywność zakłada szacunek do drugiej strony. Natomiast upór, którego ja bardzo w moim życiu doświadczyłam, bo miałam w sobie dużo takiego uporu, takiego, że no że to musi być na moje i już, to nauczyłam się, ile, że tak naprawdę ten upór bardzo rani tą osobę, która doświadcza tego. Natomiast co, jeżeli jest się z osobą, która właśnie ma taki zwyczaj właśnie, że jest uparta i chociażby co, to nie ruszymy. Tak jak noszą tytuł moje warsztaty, przemiana twojego małżeństwa zaczyna się od ciebie, tak samo wydaje mi się, że szczęśliwy związek możemy tworzyć właśnie zaczynając od siebie. Czyli możemy na przykład zapytać, co mogę zrobić, żeby pomóc ci, nie wiem, troszeczkę z tego uporu wyjść. I może się okazać, ja właśnie mojemu mężowi tak podpowiedziałam, że czasami ja potrzebuję po prostu tego, żeby mnie przytulił. A znam żony, które kiedy się zatną i by mąż podszedł i przytulił, to ojejku, to by było ciężko, prawda? Więc możemy też jakby rozmawiać o tych trudnych sytuacjach, jakby tak nawzajem sobie jakby pomóc. Więc to wydaje mi się, że asertywność jakby jest, właśnie zawsze zakłada taki szacunek drugiej strony. A upór w sensie takim na przykład focha, to często nie jest asertywne zachowanie, ale już ma coś z agresywnego zachowania. Więc mamy takie dwa bieguny, uległość, agresja i pośrodku asertywność. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam, czy tak w miarę? Dzięki. Tak, już padło słowo foch. No tak, foch jest często domeną kobiet. I myślę, że ile tu jest panienek, to wiemy. Chociaż mój synek 2-letni świetnie strzela focha. Po prostu nie są, może uczy się od starszej siostry. O, nie wpadłam na to. Chociaż rzeczywiście mężczyźni czasami też mogą być uraźliwi. Czyli tylko, że często jest tak, psychologowie tak dowiedli, że w kłótni często jak kobieta wykrzyczy wszystko, powie, rozpłacze się, jakieś straszne słowa powie i tak dalej, to jej jest lepiej. Natomiast mężczyźnie niekoniecznie jest lepiej, kiedy takie różne rzeczy usłyszy i on po prostu o wiele dłużej musi potem do siebie dojść po takiej kłótni. Kobieta uważa, że świetnie z siebie wszystko wyrzuciła, a jakby mężczyźnie jest trudniej potem pod czymś takim dojść do ładu. Pamiętam kiedyś właśnie taką dyskotekę, na której byłam z mężem.
tańczyliśmy. I ja nie wiem dlaczego, teraz się śmieję z tego oczywiście, ale po prostu powiedziałam mojemu mężowi, dlaczego podczas tańca na mnie nie patrzy. Wtedy był jeszcze moim chłopakiem, a on mówi, przecież patrzę. No i tańczymy dalej, on nie patrzy. Ja mówię, nie patrzysz na mnie. I z fochem wyszłam z dyskoteki. On biegł za mną po rynku. Od razu mówię, że nie piłam wtedy. Biegnie, przeprasza, ja ze łzami w oczach, że on na mnie nie patrzy, że on mnie lekceważy. I w ogóle, no teraz wiecie doskonale, właśnie już wszystkie te zasady, które wam powiedziałam, już wy wiecie, więc takich błędów nie będziecie popełniać. Czyli po pierwsze założyłam złe jego intencje. Po drugie, gdzieś tam miałam niezbyt dobre poczucie własnej wartości. Po trzecie, nie umiałam mojej prośby w sposób kulturalny, tak jakby powiedzieć, no bo pewnie bym stwierdziła, że wtedy patrzy na mnie, bo go prosiłam, więc co to za przyjemność, tak? No i po czymś takim mój mąż następnego dnia miał zdawać egzamin z angielskiego Advanced, no i oczywiście go oblał, bo mówi, że był tak załamany, po prostu był tak struty i jakoś tak nie mógł się pozbierać, gdzie ja po prostu już jak się wyładowałam, powiedziałam wszystko, to ja następnego dnia świetnie jakby funkcjonowałam, tak? Ale mój mąż się dłużej zbierał, więc jakoś tak wydaje mi się, że jakby też kiedy naprawdę troszczymy się o dobro drugiej osoby, to jakby zastanawiamy się, że też ponosimy konsekwencje naszych zachowań. A z drugiej strony też wiemy, że druga osoba, no ta na przykład, która doświadcza fochów, ma jakieś widocznie trudne jakieś przeżycia, że jest jej trudno. I jeżeli porozmawiamy o tym i zobaczymy, że ona jakoś chce pracować nad sobą, że teraz mój mąż się śmieje, że ja go po prostu prześcigam, ja jestem mistrzynią w przepraszaniu. Foch trwa może 2 minuty. Mój mąż nie zdąży zorientować się, że foch był, a ja już po prostu go przepraszam. I to nie chodzi o to, żeby przepraszam za to, co powiedziałam, albo przepraszam, że żyję, ale przepraszam, że moje zdanie, że moją jakąś tam rację wyraziłam w taki niezbyt ładny sposób. Nie, więc jakby uczymy się i rzeczywiście, gdybyśmy nie wchodzili w związki, to może życie byłoby o wiele prostsze, bo moglibyśmy żyć sobie w przekonaniu. Ja przed tym, jak stałam się żoną, to miałam przekonanie o sobie, że jestem niemalże święta, wspaniała, wszechcierpliwa i w ogóle cudowna. Dzieci uwielbiam, kocham, mam taką cierpliwość do dzieci, do mężczyzn, w ogóle potrafię doceniać i wszystko. I rzeczywiście, no a w związku małżeńskim, w związku też takim chłopak-dziewczyna, wychodzi, że tacy święci nie jesteśmy. I jest to ogromna nauka pokory. Więc możemy się jakby przeglądać trochę w drugiej osobie i korzystając z tego, co ona nam zechce powiedzieć, nie właśnie za wszelką cenę jakby uważać, że ona, ta osoba chce mnie zmienić, ale może jest chociaż ziarnko prawdy w tym, co ona mówi. Nie, że jakby, żeby mieć właśnie i że to, jeżeli się zacznę zmieniać, to nie, że dla drugiej osoby, że ja teraz przestanę krzyczeć ze względu na mojego męża, tylko ze względu na mnie samą, że to będzie dobre dla mnie i dla naszego związku. I wtedy warto pracować nad swoim charakterem, nad swoim zachowaniem i nie mamy wtedy takiego poczucia, że muszę zasłużyć na miłość, no bo jeśli dalej będę strzelać fochy, no to on już nie będzie mnie wtedy lubił, tak? Tylko dalej może będzie mnie lubił, ale to będzie niszczyło naszą relację. I oczywiście na etapie jakby zakochania, też chodzenia, warto się zastanowić, jakie rzeczy są dla mnie naprawdę ważne i z których nie zrezygnuję. Czyli gdyby mój mąż rzeczywiście nie chodził do kościoła w niedzielę, w sensie nie byłoby to dla niego ważne, to pewnie ja nie zdecydowałabym się na to, żeby był moim mężem. Natomiast mogłam zrezygnować i zrezygnowałam z męża zorganizowanego i punktualnego, i, bo to łatwiej mi jest jakby przeżyć, tak? Natomiast wiedziałam, że też ważne jest dla mnie, żebyśmy, nie wiem, super mogli tańczyć. I nie chodzi o to, że musiał być jakimś super tancerzem, ale że jeżeli idziemy na przykład na jakąś zabawę, czy na jakieś wesele i tak dalej, to jest chętny, żebyśmy się dobrze mogli bawić. I to może się wydać takie niby śmieszne i takie małe, ale jeżeli każdy z was się zastanowi, co jest dla niego ważne, to potem łatwiej jest tak jakby, i nie chodzi potem o taką selekcję, o tańczy czy nie tańczy, tak? No bo miłość nie wybiera. Natomiast wtedy, jeżeli decyduje się na bycie z taką osobą, to decyduje się też na to, że tego nie będę miała. I wtedy nie będę miała później pretensji, czy miał do niej, że się nie zmienia. Podobno ktoś kiedyś powiedział, że mężczyźni wierzą, że kobieta po ślubie się nie zmieni, a kobiety wierzą w to, że kobieta, że mężczyzna po ślubie się zmieni. No więc jakby też patrzmy na siebie tak szeroko otwartymi oczami i się zastanówmy, czy chcemy być razem, jeżeli ta druga osoba się nigdy nie zmieni, taka po prostu zostanie.
To są jeszcze jakieś pytania? No, pytanie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, w sensie jak ustalić granicę między bezpieczeństwem dziecka a wolnością? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że powinno być jak najmniej zakazów. To powinno być takie naprawdę minimum. Takie, gdzie dziecko jakby wie, że to naprawdę są ramy bezpieczeństwa. I jeśli chodzi o resztę, to tak bardziej, żeby uczyć poprzez swój przykład i poprzez jakieś doświadczenie. Czyli na przykład, żeby czasem dziecku pozwolić być głodnym, żeby mogło doświadczyć, co to znaczy głód. Pozwolić, nie wiem, żeby doświadczyć, co to jest zimno. Żeby mogło też doświadczyć konsekwencji swojego zachowania. Czyli trochę nie tak, że wszystko jakby... I też, żeby mogło doświadczyć wolności, to tak jakby ktoś kiedyś powiedział, że dzieci, że jakby małżeństwo to jest... Małżonkowie karmią się chlebem, a dzieci karmią się okruszkami z tego chleba. Więc kiedy jakby pomiędzy małżonkami jest ta miłość i komunikacja, to dzieci mają też jakby więcej od razu wolności, bo to nie są tak rodzice skoncentrowani na tych dzieciach. Czyli często w rodzinach, gdzie ta relacja między małżonkami jest jakoś zaburzona, jest bardzo często ogromna kontrola na przykład matki nad dziećmi, ponieważ ona wtedy nie koncentruje tego swojego uczucia na mężu, a mąż czasami też jakby wtedy ojciec koncentruje się jakby na tej córce jedynej, tak, czy tam, czy dzieciach, albo na pracy zawodowej, bo gdzieś tutaj szwankuje wtedy na tej linii. Tak? Czyli dzieci, gdzie ta relacja między małżonkami jest poprawna, one siłą rzeczy doświadczą większej wolności, bo nie będą jakby, na nich się nie będzie wszystko jak w soczewce koncentrowało. I potem to doskonale widzimy, jak wy wyjeżdżacie do innego miasta na studia, jesteście studentami, to też inaczej, kiedy między rodzicami jest ta relacja dobra, tak? To wtedy wiecie, że o, spokojnie, to mamę można zostawić, da sobie radę, tata jest, to się nią zajmuje i tak dalej. Jakby wtedy mamy tą większą wolność, tak? Bo wtedy nie mamy telefonu co godzinę, co tam u ciebie słychać, tylko wystarczy, że raz na jakiś czas, bo oni mają jakby swój świat, tak? I wtedy też naturalnie ta wolność jakby przychodzi, tak? I jeżeli jest ta miłość, to też w pewnym momencie kobieta jakoś też ustępuje pola mężczyźnie, jakby żeby on mógł te dzieci też trochę w świat wprowadzić. Wtedy jakby ona, jeżeli jest na tyle silna, to nie będzie tego odczuwała jako zagrożenie, że nagle dzieci ode mnie odchodzą, nie wiem, mniej mnie kochają i tak dalej, tylko że to jest naturalne na kolej rzeczy, że w pewnym momencie mama trochę może jest mniej atrakcyjna, a tatuś się trochę na wybija na prowadzenie, ale mama jest zawsze jako ta baza, do której dzieci zawsze mogą wrócić i to jest takie optymalne warunki też do właśnie wychowania dzieci. Mam jeszcze pytanie, jeśli mogę drugie. Do tego kajaka wrócić, kiedy to będzie tak zwane zgrzyt, to będzie prowadził związek. No, Pismo Święte mówi, że kobieta ma się poddać w jakiś sposób woli swojego męża. Psychologia mówi inaczej. Mam osobę, która wierzy w Boga i szanuje Pismo Święte i jest psychologiem, więc... To znaczy, jeśli chodzi o kwestię prowadzenia, to jest tak, że rzeczywiście w małżeństwie jesteśmy równi, w sensie jako partnerzy. Natomiast jest kwestia jakby związana z tym, co jest, jakby o czym mówi Pismo Święte i rzeczywiście mówi żony, bądźcie poddane mężom we wszystkim, bo tak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół. Więc jest ogromne wyzwanie zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. I to poddanie ja bardziej rozumiem jako ochronę po prostu kobiety, tak? Że jeżeli ja nie będę zawsze stawiała na swoim, nie będę wszystkiego forsowała, to siłą rzeczy mój mąż będzie po prostu głową rodziny, bo będzie podejmował decyzje łącznie z konsekwencjami. Co nie oznacza, że się nie kłócimy. Co nie oznacza, że ja nie wiercę mu dziury w brzuchu, że coś tam bym chciała. Ale jak widzę, że już naprawdę rozmawiamy o czymś któryś tydzień, no to w końcu mówię, że ale no dobra, kochanie, to podejmiesz decyzję, taką, jaką uważasz za słuszną. I 50% decyzji, on mówi, no to dobrze, to zrobimy tak, jak ty chcesz. I wtedy ja nie robię, nie, nie, to teraz to już nie chcę, tylko przyjmuję to, że zgodził się ze mną, bo jestem jego
prawda, jakby partnerką w zarządzaniu domem, we wszystkim. Wiele razy się mnie radzi. Natomiast jeżeli powie, no to zrobimy tak, jak ja uważam, to wtedy ja przyjmuję to z wszystkimi konsekwencjami jakby tego, że on podejmuje te decyzje. I widzę, że wiele kobiet mi zazdrości takiego zaangażowanego męża, takiego po prostu ten, ale ja widzę, że to jest efekt tego, że mu daję po prostu przestrzeń, żeby mógł się wykazać. Że nie biorę po prostu wszystkiego sobie na głowę i potem dziwię się, dlaczego on w ogóle o niczym jakby nie wie. Więc tu trzeba takiej dużej mądrości, żeby kobiety z jednej strony się nie wycofywały zupełnie, że teraz niech on się wszystkim zajmuje, bo żaden mężczyzna tego nie udźwignie, bo potrzeba kobiety jej mądrości, jej delikatności, jej wiedzy, ale z drugiej strony, żeby nie starała się też wszystkiemu przewodzić. No i tak samo właśnie mężczyzna, właśnie żeby poprzez swoją delikatność, żeby był właśnie takim drugim Chrystusem na ziemi, poprzez właśnie służenie tej swojej kobiecie swoją mądrością, siłą, większym opanowaniem, jakby był też, prowadził też ją w ten sposób do zbawienia.